Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co lubi serii, oczywiście co lubi kierowca autobusu miejskiego i chodzi tutaj o zachowanie pasażerów. Dziś miejsce 16, miejsce zupełnie przeciwne do tego miejsca, o którym opowiadałem w serii Co denerwuje kierowca autobusu miejskiego, a miejsce 16 brzmi odpowiednia sygnalizacja przystanków na żądanie. W poprzedniej serii mówiłem o tym, że wiele sytuacji jest takich, że jednak tej sygnalizacji przystanków się nie respektuje, albo za wcześnie się sygnalizuje przystanek na żądanie, albo za późno, albo w ogóle i ma się ogromne szczęście, że się w ogóle wysiadło. Tak tutaj zdarzają się rzadko, ale coraz częściej sytuacje, w których sygnalizacja jest na odpowiednim poziomie. No i jak to w ogóle wygląda w mieście z sygnalizacją przystanków na żądanie, a jak to wygląda na liniach regionalnych, bo też miałem okazję jeździć na liniach regionalnych i tam to wygląda troszeczkę inaczej. W mieście wygląda to tak, że po ruszeniu z przystanku od razu ktoś sygnalizuje przystanek na żądanie, no i wtedy wiadomo, że na kolejnym przystanku trzeba się zatrzymać. I bardzo dużo osób starszych, które są niepewne, że czy kierowca się zatrzyma, bo czasami ten guzik od sygnalizacji może być zepsuty, no to wtedy mamy 10 innych przycisków w autobusie i warto sprawdzić. Są też pasażerowie, którzy upewniają się, czy ten przycisk został wciśnięty i pytają kierowcy, czy u pana tam się zaświeciło światełko, no bo już wiedzą, o co chodzi. No, tak, u nas na pulpicie wyświetla się taka lampka, która sygnalizuje, że pasażer wcisnął ten przycisk. No ale czasami, jak to rzeczy martwe, może coś nie działać, no to wtedy są inne przyciski do dyspozycji, no i warto się upewnić. Warto też się upewnić, czy na wyświetlaczu, na monitorze została zaznaczona taka ikonka i wtedy się wyświetla przystanek na żądanie. Warto na to sprawdzić, bo potem jeśli się coś nie działa, albo ktoś za słabo wciśnie ten przycisk, to może okazać się, że nie wysiądzie na danym przystanku i musi nadrabiać kilometrów i też straci swój czas. Ale wiele pasażerów właśnie jest takich, którzy odpowiednio wcześniej sygnalizuje zamiar wysiadania przystanku na żądanie. Jest to bardzo, bardzo fajne. A już nawiasem mówiąc, jak to wygląda na liniach regionalnych, czyli na tak zwanej wsi, a może nie na tak zwanej wsi, tylko na wsi, wygląda to troszkę inaczej. Wygląda to tak, że sygnalizacja przystanku na żądanie jest chwilę przed danym przystankiem. Nie ma takiej sytuacji, że po ruszeniu z przystanku już jest sygnalizacja. To w ogóle nie występuje na wsiach, na liniach regionalnych. Jeszcze się ani razu nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś od razu po ruszeniu z przystanku nacisnął. Zazwyczaj bywało właśnie to odwrotna informacja, że ktoś, jeśli ruszyłem już z przystanku, wcisnął, to chciał wysiąść na tym poprzednim, tak? Można to różnie interpretować. Jednak w komunikacji miejskiej jest tak, jak powiedziałem, i fajna rzecz, jeśli odpowiednio sygnalizujecie przystanek na żądanie, odpowiednio wyraźnie machacie do nas rączką, nie raz, a kilka razy, wtedy to też jest znak, bo kierowca też może was nie widzieć. Czasami bywało tak, że znak drogowy zasłaniał machnięcie, no i wtedy wydawałoby się, że ktoś machnął, a z perspektywy kierowcy wyglądało to tak, że ktoś w ogóle nie machnął. Także wyraźna sygnalizacja ręką, czasami wyjście do przodu przed zatoczkę, jeśli jest ciemno. I uważna uwaga a propos ciemno. Mówimy o tym, że przystanek jest na żądanie, ale często w nocy tej ręki w ogóle nie ma widać i fajna jest inicjatywa ze strony pasażera, który wyciąga telefon, włącza latareczkę i macha latareczką, zatrzymując autobus. Jest to bardzo, bardzo fajna inicjatywa, bardzo ją popieram, także jeśli jest ciemno, wyciągajcie telefony, bo to wpływa na nie tylko wasze bezpieczeństwo, ale na to, że autobus na pewno się zatrzyma, bo taką latarkę widać z bardzo, bardzo daleka. Jak jeszcze kilka razy pomachacie, to też fajnie wpływa. Także to by było na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka i jak zawsze w kartę klikajcie, jeśli nie obejrzeliście poprzedniego odcinka.
i do zobaczenia potem. No i skomentujcie, jestem bardzo ciekawy, jakie są Wasze doświadczenia z przystankami na żądanie. Jak to u Was było? Czy sygnalizujecie odpowiednio wcześniej, czy jednak jesteście tymi, którzy nie sygnalizują i mają tak zwanie wywalone. Także jestem bardzo tego ciekawy i do zobaczenia do kolejnego odcinka.